Poselstwo Trzech Aniołów. Wykład 19. Przykazania Boga. Pomódlmy się, nasz umiłowany Ojcze Niebieski. Jaka to radość móc być znowu w Twojej obecności. Gdy będziemy mówić dzisiaj o przestrzeganiu Bożych przykazań, prosimy o przewodnictwo Twojego Ducha Świętego. Zdajemy sobie sprawę, że na tym świecie jest wielu ludzi, którzy powołują się nawet na imię Jezusa, którzy wierzą, że nie jest konieczne, aby zachowywać 10 przykazań lub że zostały przybite one do krzyża. Proszę, Panie, abyś pomógł nam zrozumieć ten bardzo ważny temat i żebyśmy mogli zrozumieć, że będziesz miał w czasach końca lud, który będzie zachowywać przykazania Boże. Dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, ponieważ prosimy o to w drogim imieniu Jezusa. Amen. Wyrażenie zachowywać przykazania Boga pojawia się 3 razy w Księdze Objawienia. Pojawia się ono w Objawienia 12:17, Objawienia 14:12 i Objawienia 22:14. Chciałbym zacząć od przeczytania odniesienia z Objawienia 14:12, a potem przeczytamy 22:14, a potem przyjrzymy się bliżej Objawienia 12:17. Objawienie 14:12 ma miejsce natychmiast po poselstwie trzeciego anioła. Poselstwo trzeciego anioła mówi: strzeż się, abyś nie czcił bestii, jej obrazu, ani abyś nie przyjął jej znamienia. A potem w następnym wersecie Objawienia 14:12 znajdujemy te słowa. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Zauważcie zatem, że ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych, są w przeciwieństwie do tych, którzy czczą bestię, jej obraz i przyjmują znamię. Ponieważ Objawienie 14:11 mówi o tych, którzy oddają cześć bestii, jej obrazowi i przyjmują znamię, w przeciwieństwie do tego Objawienie 14:12 mówi o tych, którzy zachowują przykazania Boga i mają cierpliwość świętych. Druga wzmianka, którą chciałbym przeczytać, to Objawienia 22:14. Jest tu problem z tłumaczeniem. W niektórych przekładach czytamy: błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty. Ja jednak uważam, i nie mogę badać Wam teraz wszystkich na to powodów, uważam, że najlepsze tłumaczenie to te, które teraz przeczytam. Objawienia 22:14. Błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania. Inne przekłady mówią: piorą swoje szaty, ale wierzę, że to jest poprawne tłumaczenie. Błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania. To samo wyrażenie zachowywać przykazania. Nie wiem, dlaczego Nowa Biblia Króla Jakuba ma wypełniają zamiast zachowują, ale to jest to samo, identyczne wyrażenie. Aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramę do miasta. Zauważcie, że nie jest tutaj powiedziane, że jest grupa ludzi, którzy wierzą w przykazania. Nie jest powiedziane, że istnieje grupa ludzi, którzy mają przykazania, albo którzy nauczają przykazań, albo którzy głoszą przykazania. Jest wyraźnie powiedziane w Objawienia 14:12 i Objawienia 22:14, że będzie grupa ludzi, którzy zachowują przykazania Boże. Zdaje mi się zatem, że jeśli ktoś was naucza, że nikt nie może przestrzegać przykazań, to kłamie. I nie tylko, że sam kłamie, ale robi z Boga kłamcę, ponieważ Bóg mówi, że będą ludzie, którzy zachowują przykazania Boże. To są słowa Boga. A jeśli powstanie jakiś pastor albo ksiądz i powie: przykazania? Ależ nie, Jezus je zachowywał. One były dla Żydów, zostały przybite do krzyża, nikt nie może ich zachowywać. Strzeżcie się, bo Bóg mówi, że będzie miał lud, który zachowuje przykazania Boże. Trzecie odniesienie, w którym mamy to wyrażenie, zachowywać przykazania Boga, znajduje się w Objawienia 12:17. Chcę, żebyśmy przyjrzeli się bliżej temu konkretnemu odnośnikowi. Jest tam napisane w Objawienia 12:17: i rozgniewał się smok na kobietę. Kim jest smok? Objawienia 12:9, wcześniej w tym rozdziale, mówi, że smok reprezentuje szatana.
Zatem to szatan rozgniewał się na kobietę. Co reprezentuje kobieta? Kościół. Zgadza się. I odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa. Bardziej podoba mi się to, jak to tłumaczy Biblia Króla Jakuba. Odszedł, aby wszcząć wojnę z resztą jej nasienia. Jakie mają oni cechy? Z tymi, którzy zachowują przekazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. I znowu, czy Bóg będzie miał lud, który zachowuje przykazania Boże? Absolutnie. Ten tekst mówi to jasno i wyraźnie. Bóg będzie miał resztkę, która przestrzega przykazań Bożych. Czy diabeł będzie nienawidził tych ludzi, ponieważ zachowują przykazania Boże? Ten werset mówi, że diabeł nienawidzi tych, którzy zachowują przykazania Boże, co oznacza, że musi również nienawidzić przykazań Bożych. Aby zrozumieć nienawiść szatana do 10 przykazań, musimy wrócić do początku grzechu we wszechświecie. Dlatego złożymy wizytę w niebie, zanim grzech wszedł na ten świat, a nawet zanim ten świat został nawet stworzony. Widzicie, w niebie był cherubin okrywający o imieniu Lucyfer, a Biblia mówi nam, że był w obecności Boga. Zwróćcie uwagę na Ezechiela 28:14. Mowa jest tu o funkcji tej istoty. Jest tam napisane, ty byłeś namaszczonym cherubem okrywającym. Nie zapomnijcie tego, namaszczony cherub okrywający. Ja cię ustanowiłem, byłeś na świętej górze Boga. Przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Ogniste kamienie reprezentują aniołów. Mamy tu zatem namaszczonego cheruba okrywającego. Co to znaczy namaszczony cherub okrywający? Okrywający co? Cóż, w wyjściu 25 od 17-20 mamy opis miejsca najświętszego w ziemskiej świątyni, a konkretnie Arki Przymierza. A tak przy okazji, ziemska świątynia była cieniem prawdziwej świątyni w niebie. Zatem jeśli na ziemi jest Arka z 10 przykazaniami wewnątrz, to muszą być też oryginały w niebie. Zwróćcie uwagę, co Księga Wyjścia 25 od 17-20 ma do powiedzenia o aniołach, które zostały umieszczone na Arce Przymierza. Bóg mówi do Mojżesza, uczynisz też ubłagalnię ze szczerego złota. Jej długość będzie na 2,5 łokcia, a jej szerokość na 1,5 łokcia. I uczynisz 2 złote cheruby. Widzicie, tu macie cheruby. Wykujesz je ze złota na obu końcach ubłagalni. Innymi słowy, znajdowały się one na obu końcach ubłagalni. Jednego cherubina uczynisz na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Z samej ubłagalni uczynicie cherubiny na obu jej końcach. A cheruby, uwaga na to, będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze. Co robiąc? Okrywając swymi skrzydłami ubłagalnię. Ich twarze zaś będą zwrócone ku sobie. Twarze cherubinów będą zwrócone ku ubłagalni. A zatem macie te cheruby, które okrywają. Co okrywają? Okrywają ubłagalnię, która przedstawia sam tron Boga. Czy wiecie, co było w Arce Przymierza poniżej tego, co przedstawiało tron Boży? Czy wiecie, jaki był fundament rządu Bożego? Podstawą każdego rządu są jego prawa. Chcę, żebyście zauważyli, że po tym, jak ta arka została wykonana, Bóg polecił Mojżeszowi wziąć 10 przykazań i umieścić je w arce. To jest ziemska świątynia, ale ziemska jest cieniem niebieskiej. Zwróćcie uwagę na Księgę Powtórzonego Prawa, 10:4. Przeczytamy także werset 5. Powtórzonego prawa, 10, od 4 do 5. Jest tu mowa o Bogu i napisał, to jest Bóg napisał, na tych tablicach takie pismo jak poprzednio. 10 przykazań, które Pan wypowiedział do was na górze, pośród ognia, w dniu zgromadzenia. I dał mi je Pan, mówi Mojżesz. Potem zawróciłem i zszedłem z góry i włożyłem tablicę do arki, którą uczyniłem. I tam się znajdują, tak jak Pan mi rozkazał. Gdzie zatem była ta majestatyczna istota, Lucyfer? Był on w samej obecności Boga, był obok Arki Przymierza. Jego skrzydła okrywały ubłagalnię, a pod ubłagalnią było święte prawo Boże, tak jak w ziemskiej świątyni.
Biblia mówi nam, że w pewnym momencie ta majestatyczna istota pokazała, że zbuntowałaby się przeciwko prawu Bożemu. Zwróćcie uwagę na Ezechiela 28:16. Ten werset znajdziecie na naszej liście. Ezechiela 28:16. Jest tu mowa o Lucyferze. Przez obfitość Twego handlu, porozmawiamy o tym za chwilę, Twoje wnętrze wypełniło się przemocą i co? To ważne. I zgrzeszyłeś. Dlatego wypędziłem Cię z góry Bożej i wytrąciłem Cię, cherubie okrywający, pośród kamieni ognistych. A zatem odkrywamy tutaj zgodnie z tym fragmentem, że ta majestatyczna istota zgrzeszyła. Teraz pytanie brzmi, czym jest grzech? Cóż, zanim odpowiemy na to pytanie, podkreślmy kolejnym wersetem ten sam punkt, że diabeł zgrzeszył na samym początku. Zwróćcie uwagę na 1 Jana 3:8. Biblia wyraźnie mówi nam, że diabeł zgrzeszył nie od góry Synaj, bo niektórzy uważają, że prawo zaczęło się na górze Synaj od Mojżesza. Nie. Grzech powstał w niebie, zanim ten świat został w ogóle stworzony. Zatem pierwszy list Jana 3:8 jest napisane, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od góry Synaj. Tak, tu nie jest napisane, prawda? Gdyż diabeł grzeszy od kiedy? Od początku. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Ale powiecie, pastorze Bor, czym jest grzech? Mówicie, no dobrze, jest napisane u Ezechiela, jest napisane w pierwszym liście Jana, że diabeł zgrzeszył w niebie, Lucyfer zgrzeszył i stał się diabłem. Czym jest grzech? Zwróćcie uwagę na 1 Jana 3:4. Jest napisane, ktokolwiek popełnia grzech, popełnia również bezprawie, a grzech jest bezprawiem. Lubię tłumaczenie Biblii Króla Jakuba. Grzech jest przestępstwem prawa. Innymi słowy, grzech łamie święte prawo Boże. Pozwólcie zatem, że was o coś zapytam. Czy prawo musiało istnieć w niebie, aby Lucyfer zgrzeszył? Wystarczy tylko dodać 2 do 2, a wyjdzie nam 4. Chodzi mi o to, że jeśli zgrzeszył, musiało istnieć prawo, ponieważ grzech jest przestępstwem prawa. Ale wiecie, on nie zgrzeszył sam. W rzeczywistości Biblia mówi, że zaczął źle mówić o Bogu. Zaczął rozmawiać z aniołami i mówić, prawa Boże są niesprawiedliwe. Jesteśmy bardzo rozwiniętymi istotami. Nie potrzebujemy żadnego prawa, żeby nami rządziło. Właściwie to zauważcie ponownie, Ezechiela 28:16. Jest napisane, przez obfitość Twego handlu Twoje wnętrze wypełniło się przemocą i zgrzeszyłeś. Co oznacza słowo handel? Przez obfitość Twego handlu Twoje wnętrze wypełniło się przemocą i zgrzeszyłeś. Cóż, musimy spojrzeć na inne wersety, które używają tego samego rdzenia hebrajskiego słowa. Spójrzmy więc na kilka wypowiedzi w Starym Testamencie, które używają tego samego rdzenia, co słowo handel, które znajduje się w Ezechiela 28:16. Przejdźcie ze mną nieco wcześniej w Księdze Ezechiela do rozdziału 22 i werset 9. Pamiętajcie, że jest to ten sam rdzeń i jest tam napisane, u ciebie są mężowie, którzy co? Spotwarzają, to jest ten sam rdzeń, tak przy okazji, którzy spotwarzają, by powodować przelew krwi. U ciebie są ci, co jadają na górach, pośród ciebie popełniają sprośności. Zwróćcie więc uwagę, Bóg mówi, u ciebie są mężowie, którzy spotwarzają, by powodować przelew krwi. Słowo spotwarzać to jest ten sam rdzeń, który jest używany w słowie handel w Ezechiela 28:16. Zwróćcie uwagę na inny werset, który używa tego samego rdzenia. Księga Kapłańska 19:16. Jest tam napisane, nie będziesz krążył jako oszczerca. Interesujące, to jest ten sam rdzeń. Jak to zostało przetłumaczone? Oszczerca. Nie będziesz krążył jako oszczerca pośród Twego ludu i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego. Jam jest Pan. A zatem co robił Lucyfer? Czytamy, że zaczął handlować.
Zaczął spotwarzać, zaczął szerzyć oszczerstwa. Jezus nawiązał do tego w Jana 8,44. Udajcie się tam ze mną. Jana 8,44. Jezus przemawia do Żydów, którzy chcą go zabić i mówi im: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Czym jest diabeł? Kłamcą. Od kiedy jest kłamcą? Jest kłamcą od kiedy? Od początku, według tego tekstu. Powiecie teraz, ale pastorze Bor, co wspólnego ma handel ze spotwarzaniem, z oszczerstwami i kłamstwami? Wiecie, wciąż używamy we współczesnej angielszczyźnie pewnych idiomatycznych wyrażeń, które pokazują znaczenie tego słowa. Jeśli ktoś ci coś mówi, a ty w to nie wierzysz, to często mówimy, nie kupuję tego. Nie mówimy tak? Nie kupuję tego. Albo mówimy, tego mi nie sprzedasz. Bo jest to próba przehandlowania. Czego? Kłamstw. Pytanie brzmi, komu kłamał diabeł? Faktem jest, że Księga Objawienia mówi nam, komu kłamał. Przejdźcie ze mną do Objawienia 12:4. Mowa jest o smoku, który reprezentuje szatana. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. Co takiego strąciło gwiazdy na ziemię? Jego co? Jego ogon. Powiecie, to trochę dziwne. Co reprezentują gwiazdy? Gwiazdy, jak zauważymy, reprezentują aniołów. Ale dlaczego ogonem? Biblia ma wyjaśnienie. Przejdźcie ze mną do Izajasza 9, od 15 do 16. Czytamy tam. Starzec i dostojnik to głowa, a prorok, który uczy kłamstwa, to co? To ogon. Przywódcy tego ludu stali się bowiem zwodzicielami, a ci, którym przewodzą, giną. Co więc reprezentuje ogon? Ogon reprezentuje kłamstwo według Pisma Świętego. Ilu aniołów udało mu się okłamać i pozyskać? Biblia mówi trzecią część Objawienia 12:9. Jest napisane, i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Wiecie, jest kilka książek, do których nawiązywałem wcześniej, i chciałbym przeczytać tylko kilka wypowiedzi z tych dwóch książek. Jedną z nich jest książka Patriarchowie i Prorocy, która opowiada historię świata od początku grzechu, aż do czasu hebrajskiej monarchii. I tutaj mamy odniesienie do tego, co wydarzyło się w niebie. Chcę, żebyście uważnie słuchali. Patriarchowie i Prorocy, strona 37. Mowa jest o Lucyferze. Opuściwszy swe miejsce w bezpośredniej obecności Ojca, Lucyfer poszedł, by szerzyć ducha niezadowolenia wśród aniołów. Działał w sposób skryty i do pewnego czasu pod pozorem czci dla Boga. Ukrywał swoje prawdziwe zamiary. Czy tak zrobi Antychryst w czasie końca pod pozorem czci dla Boga? Zrobi dokładnie to samo, ponieważ Antychryst jest wysłannikiem diabła. Teraz zauważcie, co ona mówi dalej. Zaczął podawać wątpliwość prawa rządzące niebieskimi istotami. Sugerował, że prawa mogą być potrzebne mieszkańcom różnych światów, ale aniołowie, będący istotami wyższymi, nie potrzebują tego rodzaju ograniczeń, gdyż ich własna mądrość jest dla nich wystarczającym przewodnikiem. Innymi słowy, aniołowie nie potrzebują praw i ograniczeń. Powinni wiedzieć dzięki własnej mądrości, co jest dobre, a co złe. Ich serce powie im, co jest słuszne. W innej wypowiedzi, w tej klasycznej książce o proroctwach biblijnych, Wielki Bój, strona 499, znajdujemy tę bardzo istotną wypowiedź o Lucyferze.
Jeszcze raz powtórzył twierdzenie, że aniołowie nie potrzebują żadnej kontroli nad sobą, że powinno się im dać wolność, pozwolić żyć według własnej woli, która jest zawsze słuszna. Innymi słowy, gdzie byłoby źródło etyki? Z zewnątrz czy od wewnątrz? Od wewnątrz. To ważne, nie zapomnijcie o tym. A teraz zauważcie, ustawy Boga, czyli prawo Boże, uznał za ograniczenie swobody i oświadczył, że jego celem jest zniesienie prawa. Co chciał zrobić? Chciał pozbyć się prawa. Strzeżcie się każdego kaznodziei, który chce pozbyć się prawa Bożego, mówiąc, że zostało ono przybite do krzyża, albo że to było tylko dla Żydów, albo że Jezus je zachowywał, abym ja nie musiał. Strzeżcie się tego, bo tak właśnie mówił Lucyfer w niebie. Zatem powiedział, ustawy Boga uznał za ograniczenie swobody i oświadczył, że jego celem jest zniesienie prawa, aby aniołowie wolni od jego ograniczeń mogli się wznieść na wyższy, bardziej wspaniały poziom istnienia. Czy wiecie, że diabeł użył tej samej pokusy na Ewie? Udajcie się ze mną do Księgi Rodzaju 3, a przekonacie się, że to, co ta autorka, Ellen White, mówi w Patriarchach i Prorokach oraz w Wielkim Boju, jest potwierdzone przez Pismo Święte, przez wszystkie teksty, które już przeczytaliśmy, plus to, co jeszcze zauważymy z Rodzaju 3. Rodzaju 3, od 1 do 5. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety, czy Bóg rzeczywiście powiedział? Lub jak to oddaje nowa wersja, czy Bóg naprawdę powiedział? To właśnie to znaczy, czy Bóg naprawdę powiedział, że nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Z czym on ma problem? Z tym, co powiedział Bóg. Nie zgadza się ze Słowem Bożym i mówi, czy Bóg naprawdę to powiedział? I oczywiście wie, że Ewa odpowie. Ponieważ Bóg nie powiedział, że nie mogą jeść ze wszystkich drzew ogrodu, ale tylko jednego, zatem usiłuje skłonić Ewę do odpowiedzi. I zauważcie, co jest napisane w wersecie drugim. I kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział. Czy mamy tu spór pomiędzy dwoma słowami, słowem Boga i słowem węża? To właśnie jest kwestia sporna. Czy to też będzie kwestią sporną przy końcu czasu? Absolutnie. Zwróćcie więc jeszcze raz uwagę na werset trzeci. Ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie. Pozwólcie, że zapytam. Kiedy diabeł powiedział to Ewie, jaka była natychmiastowa myśl, która przyszła jej do głowy? Powiem wam, co przyszło jej do głowy, bo diabeł zaszczepia myśli, ponieważ wie, co pomyślimy w reakcji na myśl, które zaszczepił. Bóg powiedział, jeżeli zjesz z drzewa, to w dniu, w którym zjesz, na pewno umrzesz. Teraz wąż mówi, nie umrzesz. Zatem pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy Ewy, brzmi, dlaczego więc Bóg powiedział, że umrzemy? Jeśli nie umrzemy, to dlaczego Bóg powiedział, że umrzemy, jeśli zjemy z drzewa? Diabeł zaszczepił to pytanie w jej umyśle i natychmiast spróbuje odpowiedzieć. Zwróćcie uwagę na werset piąty. Ale Bóg wie. Teraz mówi, naprawdę chcesz wiedzieć? To nie dlatego, że umrzesz. Wiesz, co Bóg naprawdę ma na myśli? Zwróćcie uwagę, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy. Bóg chce, abyście byli jacy? Jeśli trzeba otworzyć im oczy, to dlatego, że są jacy? Ślepi. Bóg chce, abyście byli ślepi, chce ślepego posłuszeństwa, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy. Oczy reprezentują mądrość. Innymi słowy, będziecie mieli mądrość. Będziecie mieli wiedzę wykraczającą poza to, co Bóg chce, abyście wiedzieli. Czego Bóg nie chciał, żeby wiedzieli? Zwróćcie uwagę na to, co jest dalej. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak Bóg. W szczególnym sensie. Zauważcie. Będziecie jak Bóg. Jak? Znając dobro i zło. Kto definiuje dobro i zło? Bóg definiuje, co jest dobre, a co złe. Zgadza się? A co konkretnie jest napisane? Co definiuje dobro i zło? To jego prawo. Czy jest to prawo na zewnątrz człowieka, czy jest to prawo wewnątrz człowieka? Jest to obiektywne prawo na zewnątrz człowieka. Innymi słowy, Bóg ustanawia zasady.
Ale co mówi diabeł? Diabeł mówi, w dniu, w którym zjesz z drzewa, otworzą ci się oczy i będziesz jak Bóg, znając dobro i zło. Innymi słowy, nie będziesz potrzebował Boga do zdefiniowania, co jest dobre i złe. Ty sam będziesz potrafił określić, co jest dobre, a co jest złe. I Bóg nie będzie ci tego mówić. Swoją drogą, to był pierwszy postmodernistyczny argument w historii ludzkości. Idea, że możesz być swoim własnym źródłem etyki. Czy dokładnie to stało się z Lucyferem w niebie, zgodnie z tym, co czytaliśmy w patriarchach i prorokach oraz w Wielkim Boju? To samo. Możesz być swoim własnym źródłem decyzji, swoim własnym źródłem etyki. Prawda jest względna. Dobro i zło to tylko kwestia opinii. I tego dzisiaj uczy świat. Pytanie brzmi, czy możemy być pewni, że wyrażenie zachowywać przykazania w tych wersetach z objawienia odnoszą się do zachowywania 10 przykazań? Cóż, chcę przejść do kilku fragmentów Pisma Świętego, aby wykazać, że wyrażenie zachowywać przykazania albo zachowywać przykazania Boga odnosi się do 10 przykazań. Zwróćcie uwagę na Mateusza 19, od 17 do 22. Ponieważ niektórzy ludzie po prostu ogólniają objawienie 12:17 i mówią, Bóg nakazuje nam na przykład iść na cały świat i głosić Ewangelię. To jest jedno z przykazań. To nie są przykazania, o których mowa w objawieniu. Wyrażenie zachowywać przykazania Boga albo zachowywać prawo Boże odnosi się do 10 przykazań. Zwróćcie uwagę na Mateusza 19:17. To jest historia bogatego młodzieńca. Jezus mówi do niego, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia, zachowuj przykazania. Czy to jest to samo wyrażenie, które znajdujemy w objawieniu? Absolutnie. Zachowuj przykazania. I zapytał go, których? Co Jezus miał na myśli, gdy mówił o zachowywaniu przykazań? Jezus odpowiedział, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, czcij swego ojca i matkę oraz będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Pozwólcie, że zapytam, czy to jest część 10 przykazań? Oczywiście. Co więc oznacza wyrażenie zachowywać przykazania? Oznacza zachowywanie 10 przykazań. A potem zwróćcie uwagę na werset 20. Powiedział mu młodzieniec, wszystko to, co? Znowu to samo. Wszystko to zachowywałem od swojej młodości, czego mi jeszcze brakuje. Wrócimy do tej historii w następnym temacie, ponieważ zauważymy, że on tak naprawdę nie zachowywał 10 przykazań. Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Kiedy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. Do czego zatem odnosi się wyrażenie zachowywać przykazania w tej historii? Odnosi się do przestrzegania 10 przykazań. Nawiasem mówiąc, słowo przykazanie jest używane wielokrotnie w Nowym Testamencie w odniesieniu do konkretnych przykazań z dekalogu. Zwróćcie uwagę na Łukasza 23:56. Mowa tu o kobietach, które przygotowują wonności, a potem coś robią, bo słońce zachodzi. Łukasza 23:56. A gdy wróciły, przygotowały wonności i olejki, lecz w sabat odpoczywały zgodnie z przykazaniem. Zauważcie Marka 7, od 9 do 10. Przy okazji, to było czwarte przykazanie. To jest przykazanie, które mówi, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Teraz zauważymy fragment, w którym mowa jest o 5. przykazaniu. Marka 7, od 9 do 10. Mówił im też, całkowicie znosicie przykazanie Boże. Interesujące, to samo wyrażenie zachowywać przykazania Boże. Tu zaś czytamy, znosicie przykazanie Boże, aby zachować... Zauważcie, znoszą przykazania, aby zamiast nich zachowywać co? Waszą tradycję. Do jakiego przykazania się on odnosi? Mojżesz bowiem powiedział, czcij swego ojca i matkę swoją. Czy to jest jedno z 10 przykazań? Z całą pewnością. Oraz, kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. Zatem tutaj przykazanie Boże i słowo zachowywać odnosi się do 10 przykazań. Zwróćcie uwagę na Rzymian 7, od 7 do 12. Oto kolejne przykazanie. To jest przykazanie, które mówi, nie pożądaj. Numer 10. W liście do Rzymian 7:7 jest napisane, cóż więc powiemy, że prawo to grzech?
Z pewnością nie, przeciwnie, nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Czy to prawo, o którym mówi Paweł, to jest 10 przykazań? Oczywiście, on tu cytuje nie pożądaj. Teraz zauważmy werset 8. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez co? Przez przykazanie. Wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy apostoł Paweł używa słowa prawo i przykazanie, odnosząc się do przykazania, które mówi nie pożądaj? Z pewnością tak. Zwróćcie uwagę na Jakuba 2, od 10 do 12. Nie ma tego wersetu na waszej liście. Dodałem to później. Jakuba 2, od 10 do 12. Słuchajcie uważnie tego, co on tu mówi. Bo kto zachowuje całe prawo, to jest wyrażenie paralelne do zachowywać przykazania, zachowuje całe prawo, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkich. O jakim prawie mówi Jakub, gdy mówi zachowuje całe prawo? Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz co? Zabijał. Czy to są dwa spośród 10 przykazań? Z pewnością. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą czego? Prawa. Co to zatem znaczy zachowywać prawo albo zachowywać przykazania? Oznacza to przestrzeganie 10 przykazań według Nowego Testamentu. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, cóż, pastorze Bor, ale czy słowa prawo i przykazania są używane zamiennie w Nowym Testamencie? I chcę tu coś wykazać, dojdziemy do czegoś bardzo ważnego i chcę wam pokazać, że w Nowym Testamencie słowo prawo i słowo przykazanie albo przykazania są używane zamiennie. Zwróćcie uwagę na Wyjście 16:28. Jest tu napisane. I rzekł Pan do Mojżesza. To jest epizod z manną, w którym Bóg chciał nauczyć o przestrzeganiu sabatu. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich co? Przykazań i moich praw. Zwróćcie uwagę na Wyjście 24:12. Po raz kolejny wymiennie stosowane są słowa przykazania i prawo. W wersecie 12 jest napisane. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i zostań tam. A dam ci tablice kamienne, prawo i co? I przykazania, które napisałem. Jaka była jedyna rzecz w Biblii, którą sam Bóg napisał? To było 10 przykazań. Czy zatem słowa prawo i przykazania są używane jako synonimy w tym wersecie? Tak. Jest napisane, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, abyś mógł ich pouczyć. W Księdze Powtórzonego Prawa 4:13 znajdujemy, że Bóg dał 10 przykazań. Zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. Wówczas oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam wypełniać. A w tym przymierzu jest napisane 10 przykazań, które napisał na dwóch kamiennych tablicach. Zatem tutaj jest napisane, że Bóg napisał 10 przykazań własnym palcem na kamiennych tablicach. Ale chcę, żebyście zauważyli, że Powtórzonego Prawa 33:2 mówi, że Bóg nie dał 10 przykazań, chociaż dał, ale mówi raczej, że dał ogniste prawo. Zatem przykazania i prawo są wymienne. Zwróćcie uwagę na Powtórzonego Prawa 33:2. Pan przyszedł z Synaju i z Seiru, zeszedł dla nich, zajaśniał z góry Paran. I przyszedł z 10 000 świętych. Z jego prawicy wyszło dla nich ogniste prawo. Czy zatem Stary Testament używa słowa prawo i słowa przykazania wymiennie? Absolutnie. Nowy Testament również. Zwróćcie uwagę na Rzymian 7, od 7 do 12. To wszystko może się wydawać akademickie, ale chcę wykazać za chwilę coś bardzo ważnego. Rzymian 7, od 7 do 12. Cóż więc powiemy, że prawo to grzech? Zatem my mamy tu słowo prawo. Z pewnością nie, przeciwnie, nie poznałbym grzechu, gdyby nie prawo.
Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym. Czy to jest jedno z 10 przykazań? Z pewnością. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby co? Prawo nie mówiło, nie pożądaj. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez... O, teraz będziemy mieli słowo przykazanie. Zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy słowa przykazanie i prawo są używane jako synonim? W Starym i Nowym Testamencie? Absolutnie. Zwróćcie uwagę na Rzymian 13, od 8 do 10. Tutaj apostoł Paweł mówi: nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo, gdyż przykazania... Widzicie? Wypełnił prawo. A co jest w prawie? Przykazania. Gdyż przykazania... Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie. W tych słowach się streszcza, mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc miłość jest wypełnieniem prawa. Czy zatem słowa, prawo i przykazania używane są zamiennie w Nowym Testamencie? Absolutnie. Teraz pytanie brzmi, jak Jezus podchodził do 10 przykazań? Czy Jezus wierzył, że usunie 10 przykazań przez swoją śmierć na krzyżu? Czy wierzył, że chrześcijanie nie muszą zachowywać 10 przykazań? Absolutnie nie. Zwróćcie uwagę na Jana 14, 15. Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, a ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jana 15, 10. Jezus mówi, jeśli przykazania moje zachowywać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Co więc musimy zrobić, aby trwać w Jego miłości? Zachowywać przykazania, jak tu zostało powiedziane, jak i ja zachowywałem przykazania Ojca mego i trwam w miłości. Miłości Jego. W pierwszym liście Jana umiłowany uczeń Jezusa, ten, który był najbliżej Jezusa, miał kilka bardzo interesujących rzeczy do powiedzenia o zachowywaniu przykazań. 1 Jana 2, od 3 do 4. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli... Skąd wiemy, że Go znamy? Jeśli co? Jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, ten jest kim? Jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. Zatem jeśli jest kłamcą, to czyim jest naśladowcą? Szatana, ponieważ diabeł jest kłamcą od początku. Zatem jeśli ktoś ci powie, nie możesz zachowywać 10 przykazań, Bóg nie oczekuje od ciebie przestrzegania 10 przykazań, zostały przybite do krzyża, nie da się ich zachowywać, ponieważ ciało jest słabe. Każda z tych wymówek, które są podawane, czynią z Boga kłamcę, ponieważ tutaj jest napisane wyraźnie, kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, ten jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. 1 Jana 5,3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że co robimy? Że zachowujemy Jego przykazania, a Jego przykazania nie są uciążliwe. Niektórzy ludzie mówią, prawo to było jarzmo niewoli. Nikt tego nie mógł dźwignąć, ale my jako chrześcijanie jesteśmy wolni. Faktem jest, że pierwszy list Jana mówi, że jeśli kochamy Boga, to będziemy zachowywać Jego przykazania i nie będą one uciążliwe. Chcę wam teraz powiedzieć, dlaczego użyłem wersetów, które używają wymiennie słów prawo i przykazania. Widzicie, w proroctwach biblijnych, słuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Mały Ruki, człowiek grzechu z 2 Tesaloniczan 2, Biblia mówi o tym wyraźnie. Próbowali manipulować świętym prawem Bożym. Chcę, żebyście zauważyli to. W 2 Tesaloniczan 2, od 3 do 8. Mały róg, który reprezentuje papiestwo, gardzi prawem Bożym, ponieważ prawo Boże zostało zmienione. Powiecie, ale przecież oni mówią, że mamy przestrzegać prawa Bożego. Tak, ale oni zmienili prawo Boże.
I to jest powód, dla którego ten człowiek grzechu, który objawia się w świątyni Boga, którą jest Kościół, został nazwany, zauważcie jak, 2 Tesaloniczan 2:3. Niech nikt was nie zwiedzie jakimkolwiek sposobem, gdyż ów dzień, czyli dzień przyjścia Jezusa, nie nadejdzie, zanim nie nastąpi wpierw to odstępstwo lub apostazja, a człowiek grzechu, czym jest grzech zgodnie z tym, co mówi Biblia? Grzech jest przestępstwem prawa. Zatem jest to człowiek, którego cechuje co? Przestępowanie prawa. A człowiek grzechu się nie objawi, ów syn zatracenia, który sprzeciwia się i wynosi się ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, także zasiada jako Bóg w świątyni Boga, pokazując, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Już to omawialiśmy. Było to Cesarstwo Rzymskie. Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. A teraz zauważcie to, albowiem tajemnica czego? Nieprawości. Czy ten człowiek grzechu ma coś wspólnego z nieprawością? Absolutnie. Albowiem tajemnica nieprawości już działa. Dopóki ten, który teraz powstrzymuje, czyli Cesarstwo Rzymskie, będzie powstrzymywał, dopóki nie zostanie usunięty z drogi. A tak przy okazji Cesarstwo Rzymskie zostało usunięte z drogi, aby zrobić miejsce dla papiestwa rzymskokatolickiego. A dalej jest napisane, a wtedy objawi się ów nieprawy. Widzicie, antychryst charakteryzuje się sprzeciwianiem się czemu? Sprzeciwianiem się prawu Bożemu. Jest zatem napisane, a wtedy objawi się ów nieprawy, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Zwróćcie uwagę, co Biblia mówi o małym rogu. Daniela 7:25. Mowa jest tu o tym samym, co człowiek grzechu. Wszyscy teologowie są zgodni, że mały róg, człowiek grzechu i bestia reprezentują tę samą moc. Chcę, żebyście zauważyli, co tu jest powiedziane. Po raz kolejny mamy tu koncepcję manipulowania świętym prawem Bożym. Jest napisane, będzie mówił wyniosłe słowa przeciw Najwyższemu i prześladował świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i co? I prawo. Gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Jak długo ten mały róg będzie kontynuował swe dzieło usiłowania zmiany czasów i prawa? Czas, czasy i pół czasu, co oznacza tak przy okazji 1260 lat. Teraz powiem wam, dlaczego używam tych wersetów mówiących o wymienności słów przykazania i prawo. Udajcie się ze mną do Objawienia 12. Objawienia 12:13. Objawienia 12 i przeczytamy jeszcze werset 14, a potem przejdziemy do wersetu 17. W wersecie 13 jest napisane, a gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła chłopczyka. Kogo prześladował mały róg? Świętych, prawda? Tutaj jest napisane, że smok prześladuje kobietę. Kobieta to są zatem kto? Święci lub Kościół? Zatem jest napisane, zaczął prześladować kobietę, która urodziła chłopczyka i dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu, z dala od węża. Czy to ten sam okres, w którym rządził mały róg? Absolutnie. Pozwólcie, że zapytam, jak sądzicie, czy pod koniec tego okresu Bóg zamierzał wzbudzić lud, aby skorygować zamierzone zmiany w świętym prawie Bożym? Absolutnie. Zauważcie, że Daniela 7:25 mówi, że mały róg zamyślał lub zamierzał zmienić Boże prawo przez czas, czasy i pół czasu. Teraz zauważymy, że natychmiast po tym, jak jest mowa o kobiecie uciekającej na pustynię przez ten sam okres czasu, pod koniec tego okresu czasu Bóg wzbudza resztkę. A co charakteryzuje tę resztkę? Robią coś zupełnie przeciwnego do tego, co chciał zrobić mały róg. Mały róg chciał zmienić prawo Boże, ale co robi resztka po 1260 latach? Zwróćcie uwagę na werset 17. Bardzo wyraźnie jest tu napisane. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, którzy co? Zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. Czy to jest antidotum na zamierzoną zmianę prawa Bożego? Tak. Widzicie, mały róg myślał, że może zmienić prawo Boże. Ale pod koniec tego okresu czasu, czasów i połowy czasu, Bóg wzbudza resztkę ludzi, którzy zachowują przykazania Boże.
grupę ludzi, którzy nie akceptują tej zmiany prawa. I jak wspomniałem na początku naszego studium, jak pamiętacie, wyrażenie zachowują przekazania Boga w Objawienia 14:12 jest antytezą do czczenia bestii, obrazu i przyjęcia jej znamienia. Innymi słowy, ci, którzy czczą bestię, jej obraz i przyjmują jej znamie, są w opozycji do tych, którzy zachowują przekazania Boże. Chcę teraz pokazać wam jeszcze kilka wersetów z Objawienia, które mówią o przestrzeganiu przekazań Bożych. Czytaliśmy je na początku naszego studium. Objawienia 22, od 14 do 15. Wiecie, niektórzy z was mogą pomyśleć, cóż, pastorze Bor, to co głosisz jest naprawdę legalistyczne. Zachowywać przykazania. Powiem wam coś na zachętę. W naszym następnym wykładzie będziemy mówić o wierze w Jezusa. Porozmawiamy o drugiej stronie medalu. Porozmawiamy o tym, jak otrzymujemy moc, aby zachowywać 10 przykazań. Ale tego wieczoru uczymy się, co to znaczy zachowywać przykazania Boże. Objawienia 22:14. Błogosławieni, którzy wypełniają Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia. Kim są ci, którzy mają prawo do drzewa życia? Co mówi Bóg? Nie pastor Bor, ale Biblia mówi, błogosławieni, którzy wypełniają albo zachowują, to jest to samo słowo, Jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Czy przestrzeganie przykazań jest warunkiem wstępnym do jedzenia z drzewa życia i wejścia do bram świętego miasta? Absolutnie. A niektórzy mówią, wypadliście z Bożej łaski. Nie wypadliśmy. Tylko nie przegapcie następnego wykładu, ponieważ zamierzamy zrównoważyć to z łaską Bożą i co w Piśmie oznacza wiara. Teraz chcę, żebyście zwrócili uwagę na kolejny werset. Pokażę wam, że ci, którzy są w mieście, zachowują przykazania, podczas gdy ci, którzy są poza miastem, nie zachowują 10 przykazań. Jest napisane w wersecie 15. Na zewnątrz zaś, innymi słowy, wewnątrz są ci, co zachowują przykazania, jest napisane, na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Czy to wszystko są naruszenia 10 przekazań? Absolutnie. Wewnątrz są ci, co zachowują przekazania, a na zewnątrz są ci, co uporczywie je łamali. Zwróćcie uwagę także na Objawienia 21, od 7 do 8. Po raz kolejny kontrast między tymi wewnątrz, a tymi na zewnątrz. W Objawienia 21, 7 jest napisane, kto zwycięży, to kluczowe słowo, kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Kim są zwycięzcy? Co takiego oni zwyciężyli? Zwróćcie uwagę na werset 8. Ale widzicie kontrast? Ci wewnątrz zwyciężyli, a ci zewnątrz? Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Czy jest wyraźny, jasny jak słońce kontrast, że ci, co są wewnątrz, zachowywali przykazania Boże, zaś ci na zewnątrz odmówili zachowywania przykazań Bożych i nadal popełniali swoje grzechy? Chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze studium mówiąc, że to, co tu omawiamy, to nie jest legalizm. Innymi słowy, nie mówimy tutaj, że zachowujemy przykazania Boże, aby zostać zbawionymi. Mówimy o zachowywaniu przykazań z miłości do Jezusa Chrystusa. Chcę, żebyście zauważyli Objawienia 14:1. Mowa tu o pokoleniu czasów ostatecznych. Mowa o tych, którzy podążają za barankiem, gdziekolwiek baranek idzie, tych, którzy nie mają kłamstwa w ustach, tych, którzy są bez skazy przed tronem Boga. Zauważcie, że mają oni szczególną cechę. Objawienie 14:1. I zobaczyłem, a oto baranek stał na górze Syjon. A z nim 144 tysiące tych, którzy mieli imię jego ojca wypisane gdzie? Na czołach.
Co jest napisane na czołach tego pokolenia czasów ostatecznych, która zachowuje przykazania Boga, imię Boga? Teraz pytanie brzmi, co imię reprezentuje w Piśmie Świętym? Chcę wam przeczytać wypowiedź z Interpretive Dictionary of the Bible, tom 3, strony 500 i 501. W myśli biblijnej imię nie służy jedynie dla celów identyfikacji. Jest to wyrażenie esencjonalnej natury jego nosiciela. Innymi słowy, twoje imię wskazuje, kim jesteś. Imię człowieka objawia jego charakter. Adam mógł nadawać nazwy zwierzętom i ptakom, ponieważ, jak mówi Milton, rozumiał on ich naturę. Innymi słowy, Adam był w stanie zrozumieć charakter zwierząt, dlatego mógł je nazwać. Faktycznie, w Biblii imię oznacza charakter. Pozwólcie, że podam wam kilka wersetów ilustrujących ten punkt. Księga Rodzaju 27:36. Oto historia Jakuba i Ezawa. Ezaw rzekł, słusznie nazwano go Jakub. Przy okazji, Jakub oznacza oszust. Podszedł mnie bowiem już dwukrotnie, wziął moje pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. Innymi słowy, został słusznie nazwany, bo jest oszustem. Zwróćcie uwagę na 1 Samuela 25:25. Jest tu mowa o Nabalu. Imię Nabal oznacza głupiec. Jest zatem napisane, niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. Innymi słowy, słusznie nazywa się go głupcem, czyli że jego imię wskazuje co? Jego charakter. Imię reprezentuje charakter. A tak przy okazji, gdzie objawiony jest charakter Boga? Gdzie jest opisany charakter Boga w formie pisemnej? Charakter Boga jest opisany w formie pisemnej w 10 przykazaniach. 10 przykazań pokazuje, jaki jest Bóg. A tak przy okazji, to jest powód, dla którego w Biblii raz za razem znajdziemy słowa, że grzech jest przeciwko Bogu. Łamanie przykazań jest tak naprawdę grzechem przeciwko osobie, przeciwko Bogu. Syn marnotrawny mówi, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie i nie jestem godzien nazywać się twoim synem. I pamiętacie, że Dawid powiedział, przeciw tobie i tylko tobie co? Zgrzeszyłem. Kiedy więc łamiemy 10 przykazań, grzeszymy przeciwko prawu, ponieważ prawo jest odzwierciedleniem czego? Jest odzwierciedleniem 10 przykazań. Zwróćcie uwagę na Wyjścia 33 od 18 do 19. Tutaj Mojżesz jest na górze i prosi Boga. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan, jaką chwałę pokazał mu Bóg? Sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Tobą i ogłoszę co? Imię Pan przed Tobą. Dobroć Boga jest Jego imię. To jest Jego charakter. I zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. Widzicie, kiedy Biblia mówi, że to pokolenie czasu końca będzie miało imię Boga na swoich czołach, oznacza to, że będą mieć charakter Boga. A charakter Boga jest odzwierciedlony w Jego czym? Jest odzwierciedlony w Jego prawie. Będą mieli prawo Boże nie na kamiennych tablicach, ale będą mieli prawo napisane na tablicach ich serc. Będą mieli prawo zapisane w ich umysłach. A teraz słuchajcie, nic nie da umieszczanie 10 przykazań w salach sądowych, jeśli nie są one wyryte w sercu. Ponieważ sprawiedliwość wypływa od wewnątrz na zewnątrz, a nie z zewnątrz do wewnątrz. Nic nie da legislacja moralności, ponieważ nie da się nikogo zmienić z zewnątrz. Aby ciasto na chleb urosło, trzeba włożyć zakwas do środka, a wtedy ciasto rośnie. To interesujące, że w tym tygodniu znalazłem artykuł w Newsweeku, który mówi, że jest coraz mniej chrześcijaństwa w tym kraju, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I to wywołało poruszenie wśród konserwatywnych chrześcijan. Powiedzieli, jak możecie mówić, że to nie jest chrześcijański kraj, to jest chrześcijański naród. Też tak myślicie?
Jeśli na to popatrzeć, to wcale na takie nie wygląda. Chrześcijanie jedzą to, co inni jedzą, słuchają tego, co inni słuchają. Oglądają telewizję i filmy, które wszyscy inni oglądają. Rozwodzą się na tym samym poziomie, co inni. Są przepełnieni chciwością i gromadzą dobytek dla samych siebie. Ubierają się jak świat. Wszystko, co robią, jest jak świat. Jak to jest więc, że mówimy, że jesteśmy chrześcijańskim narodem, gdy tak naprawdę Stany Zjednoczone odzwierciedlają coś wręcz przeciwnego? A ludzie niewierzący patrzą na nas i mówią: hej, jeśli to jest chrześcijaństwo, to ja nie chcę mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem. Faktem jest, że gdyby kościoły głosiły prawo Boże, potrzeby doświadczenia nawrócenia i aby Bóg wypisał Jego prawo w naszych umysłach i w naszych sercach, to nie mielibyśmy tych wszystkich problemów, które mamy w dzisiejszym świecie. Pozwólcie, że przeczytam Wam wypowiedź z Psalmu 40, od 6 do 8. Po tym, jak zostało powiedziane, że Bóg umiłował sprawiedliwość i znienawidził nieprawość, zauważcie, co zaszczepia tę nienawiść w sercu. Psalm 40, 6. Ofiary i daru nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzech. Przy okazji, to Jezus to mówi, mesjanistycznie, na 1000 lat przed Jego narodzinami. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie. Pragnę co? Pragnę czynić Twoją wolę. Dlaczego pragnął czynić wolę Bożą? Pragnę czynić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo jest wypisane gdzie? W moim sercu. Czy Jezus potrzebował tych wszystkich zewnętrznych praw, aby utrzymać Go w ryzach? Nie, ponieważ miał prawo Boże wypisane gdzie? W Jego sercu. I Bóg będzie miał grupę ludzi w czasie końca, którzy mają imię Boga wypisane na ich czole. Będą mieć charakter Boży. A charakter Boży jest zapisany w 10 przykazaniach, w Prawie Bożym. A Biblia mówi, że oni zachowają przykazania Boga. W tym 4. przykazanie dotyczące sabatu. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić, kiedy bestie i obraz będą narzucać światu swoje znamie. Lud Boży powie tak, jak Szedrach, Meszach i Abednego. Nie ma mowy. Jesteśmy posłuszni Bogu niebios. Przestrzegamy Jego świętego szabatu. Jesteśmy gotowi umrzeć, aby być lojalnymi wobec Boga. Taki właśnie będzie lud Boży w czasie końca. Będą służyć Bogu, ponieważ Go kochają całym sercem. Ponieważ prawo Boże jest wypisane w ich umyśle i sercu. I modlę się do Boga, aby to było nasze doświadczenie, aby Bóg wypisał swoje prawo w naszych sercach.